studnia, do której wrzucano broń. To jak mogę zapytać, jak panu opowiadał dziadek, ojciec, to którędy oni mogli to przewozić tutaj ze stacji w Okrzyszynie? Teraz jak dobrze pamiętam, to się nazywał Worek Okrzyszyński i tym szlakiem przerzucali na Aczpach, na te skalne miasteczko i tędy tą drogą coś musieli na pewno wywozić. Wszystko pamiętam z opowiadań rodziców i dziadka. I proszę mi powiedzieć, panie Wiesławie, jak to tam było z tą opowieścią? No z tego, co opowiadał mi tato i jeszcze oprócz tego dziadek, i to zapamiętałem, naziści jak stąd wyjeżdżali, to z Wrocławia, tak? Tak, tak, z Breslau. Jak wyjeżdżali, to zawsze, jak to się mówi, coś tam po drodze chcieli schować i wywieźć. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Znajdujemy się dzisiaj w Okrzyszynie. Usłyszycie na tym filmie zaraz relację świadka, który opowiadał nam o zdarzeniach, które miały miejsce tutaj właśnie w Okrzyszynie. Będziemy przechodzić dzisiaj z Kikim, bo jest z nami, zaraz się z wami przywita. Będziemy szukać miejsc, gdzie naziści oczywiście przechodzili. Tak jak mówiłem, jest z nami Kiki, znacie go pewnie z moich poprzednich filmów. No co, zakładamy plecaki, czeka nas jakieś około 20 km w tą i oczywiście w drugą stronę powrotną, więc będziemy mieli co zwiedzać. Zobaczycie dzisiaj ciekawe rzeczy na filmie, ciekawe wstawki, ciekawą relację, tak jak wspomniałem. Zapraszamy was do oglądania. Naziści, uciekając z Breslau, czyli z Wrocławia, szli w stronę Aczprach, czyli w stronę Czech. Tutaj, jak zobaczycie, śmiało mogłaby przejechać ciężarówka. Ta droga jeszcze sypuje się w stronę Karpy. Możecie zauważyć, że oni mogli tędy dojechać w stronę samych Czech, tak? Tam była linia kolejowa na dole, była stacja. Zobaczycie tutaj gdzieś zdjęcie. Zobaczycie, że oni mogli właśnie tędy jechać, wywozić jakieś dobra, które ukradli, dobra, rzeczy materialne, które ukradli po prostu we Wrocławiu. Zwozili tutaj, jak to mówią, skarby. A tutaj zobaczycie sobie jedno ciekawe miejsce właśnie przy samej drodze. To jest w nawiązaniu do tego nagrania, które słyszeliście. I tędy tą drogą coś musieli na pewno wywozić. No bo tam z naszych stron. Tak, bo tam się znajduje taka droga leśna, tak? I oni oni po prostu mogli to przewozić w stronę Aczprach, a później, no nie wiadomo, czy w stronę Austrii pojechali. Albo na Austrię, albo na Niemcy, z tego co mi dziadek i ojciec opowiadał. Na pewno tędy był szlak. Rozumiem. Panie Wiesławie, bo pan tu mieszkał w Okrzyszynie, tak? Tak, mieszkałem w Okrzyszynie 20 lat, a teraz po prostu, jak to się mówi, jestem w Lubawce, bo po prostu bliżej, jak to się mówi, do marketów i na zakupy. Tutaj mamy fajną, co Kiki? No, że jest fajna, kurde, wymarzona. Idziemy teraz sobie na stronę czeską, żeby wam pokazać coś nawiązującego do naszego początku filmu. Ogólnie do tytułu filmu. Zobaczycie bardzo ciekawe miejsce, w którym naziści najprawdopodobniej po prostu rzucali broń i to zasypali. Mogę to miejsce pokazać jak najbardziej na filmie, z tego względu, że są fotopułapki przy leśniczówce czeskiej, więc życzę powodzenia, jeśli chciałby ktoś to odkopać. Tutaj Kiki, zobaczając z drogi, możesz sobie zobaczyć, ile tutaj jeszcze zostało, bo jesteśmy na terenie dawnej Czechosłowacji oczywiście, obecnych Czech, więc możesz sobie zobaczyć, ile tutaj jeszcze zostało po tych domach, a zaraz będziemy zbliżać się do tego miejsca właśnie, które przed chwilą opowiadałem na poprzednim klipie. To oczywiście wszystko jest tak, chleb się wypiekało na tym, nie? Albo do pieca coś? Coś, tak, tak, bo to do pieca się wkładało, nie? No, także tam jeszcze porcelana, a zobaczymy, czy ma jakąś sygnaturę. Patrz, akurat się tak zbiło. Sygnatury z tyłu na talerzach, na kubkach. Pójdziemy sobie teraz za kapliczką. Wiecie, jak też zaznaczono miejsce kapliczkami, co często się tam znajdowało. My się właśnie przy kapliczce, o której przed chwilą wspominałem, a za nią zobaczycie zabudowania, które kiedyś również pokazywałem na filmie, tylko nie mówiłem za dużo. My zaraz podejdziemy do tego miejsca i pokażę wam, gdzie rzucano tam po prostu broń i to zasypano. I tak jak powiedziałem, tutaj za nami znajduje się leśniczówka czeska, bo jesteśmy na terenie Czech obecnie, a tam jest Polska, możesz pokazać. Idziemy do tego miejsca.
włączyłem nagrywanie. To gdzie po drodze mogło dziać się coś jeszcze w Okrzyszynie? Z tego co pamiętam z opowieści, to u góry w lesie, przy starej leśniczówce czeskiej, była studnia i sztolnia. Ja pamiętam doskonale właśnie z opowieści, że tam zrzucali broń, przerzucali z Neuhauser. Neuhauser, tak? Tak. To było to miasteczko jeszcze w Okrzyszynie, w lesie. Tak. A w tym miejscu, za tym domem, znajduje się studnia, do której wrzucano broń. Możecie zobaczyć. W tym miejscu macie widoczne poukładane bloczki. A tutaj możecie zobaczyć zawał. Zawał właśnie sztolni, do której wrzucano taką broń, zasypywano taką sztolnię. No bo po prostu jak nazista uciekał, no to wiadomo, że nie szedł z karabinem, tylko przebierali się w cywila i uciekali w stronę Czech. W tym przypadku akurat Czech, bo jesteśmy, tak jak mówiłem, na terenach Okrzyszyna. Jak widzieliście tutaj na ujęciu, właśnie te równe ściany przy tym stawiku, już go kiedyś gdzieś pokazywałem. Tak sobie z Kikiem właśnie przed chwilą dyskutowaliśmy. Jakby komuś przyszło tam do głowy kopać, Czesi mają tak zaoszczone prawo, że podejrzewam, że nie wyszlibyście tego samego dnia z więzienia, nie? Także nie próbujcie. No, a my sobie zjemy teraz śniadanko i będziemy zaraz szli w dalszym kierunku, w stronę czeskim oczywiście, w stronę Czech. Jesteśmy, tak jak mówiłem, połowa granicy, połowa tej ścieżki Polska, druga połowa Czechy. Okej, a zobaczcie tutaj takie miejsce. Postaram się przybliżyć. Ciekawe. A niech mi pan powie, czy ta sztolnia była przekuta na wylot góry w stronę jeszcze, no teraz oczywiście, w stronę granicy polskiej, bo wtedy to były jeszcze Niemcy. Czy to jest faktycznie prawda? Tak, tak, oczywiście. Z tego co wiem, to jest szczera prawda. Rozumiem. Tak. Robimy sobie właśnie pauzę w takim dosyć ciekawym miejscu. Jak dla ciebie, Kiki, co to może być? Szyb. No kurde, tak wie, pierwsze moje wrażenie to, że szyb jakiś, nie? Albo szyb, ale po kamieniołom, no tak to wygląda. W każdym bądź razie możecie tutaj zobaczyć mniej więcej wysokość tego, to się jeszcze pewnie zapadło. Tutaj znajdowaliśmy kilofy, wiadra. Czy naziści od tamtej strony, Kiki, gdzie zaczynała się ta droga, mogli przewozić coś na Czechy? Spokojnie, drogą. Mieli połączenie. No mogli, jest, ale dokładnie. Czy przewozili? Nie udowodnimy tego, tak? Możemy pogdybać, nie? Możemy sobie pogdybać, dokładnie. Dość o nazistach, teraz wam coś zacytuję. Źródło będzie tutaj gdzieś, może się odsunę, powiem. Źródło będzie tutaj gdzieś w opisie na dole. No bo jak wiadomo, tutaj również był WOP, tak? Czym był WOP? WOP, no oczywiście Wojska Ochrony Pogranicza, tak? Tutaj znajdowała się strażnica w Okrzyszynie i zacytuję wam taki cytat z książki. Cytuję. Pojechaliśmy na czeską stronę. Występowałem w roli jego brata. Jako żołnierz z obrony terytorialnej kraju, który przybywa na urlopie i odwiedza brata, a ten przy okazji pragnie mu pokazać, jak wygląda służba na granicy i jak żyją sobie po drugiej stronie przejścia. Jego czechosłowaccy koledzy. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci. Mile przyjęci przez Czechów. Przywitał nas dowódca strażnicy. Miałem dużo czasu, by dokładnie się przyjrzeć obiektowi. W myślach szkicowałem sobie wszystkie drogi dojścia, wtargnięcia do wnętrza, rozmieszczanie zabudowań. Nikt po stronie czechosłowackiej nas o nic nie podejrzewał. Przed godziną 23:50 zaczęliśmy podchodzić do czechosłowackiej placówki. Skrycie, po cichu uzbrojeni, gotowi do natychmiastowego działania. Zapukałem. Drzwi otworzył czeski wopista. Był zdziwiony naszym pojawieniem się. Moi chłopcy wiedzieli, co mają robić. Pozostali Czesi mieli broń, ale nie zdążyli z niej zrobić użytku. Nawet nie próbowali. Zaskoczenie było kompletne. Podsumował wróbel. Siemanko, serwus. Dziwisz się, dlaczego wybrali takie tereny? Nie. Ja też nie. Są niedostępne, nie? Zeszliśmy kilka kilometrów w dół.
z Kikim. Jesteśmy właśnie na Lazurowym Wybrzeżu. No, oczywiście żartuję. Chciałbym wam pokazać Neuheiser, czym było. Była to wioseczka tutaj niemiecka. Pozostały po niej oczywiście ruiny, dawne studnie, zabudowania. Zejdziemy sobie tam, zobaczymy. Właśnie będziemy szli, kierowali się drogą w kierunku Neuheiser. A później będziemy kierować się już w stronę samochodu, również kilka kilometrów, więc dzisiaj mamy pięknego tripa. Widać właśnie nastawnię kolejową w Okrzyszynie. Tamtędy szła linia kolejowa. I tak właśnie oto tym sposobem zakończymy sobie ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dziękujemy, że z nami jesteście. Zostawcie jakąś łapkę pod spodem. Dzięki również Kikiemu, który ze mną dzisiaj zrobił 15 km po górkach. Servus, Dark Travels.